W tym filmie chciałbym, żebyśmy wspólnie zgłębili pewne zjawisko. Mając dany odcinek, czy mogę podzielić go na dwie części o długościach A i B w taki sposób, żeby stosunek długości całego odcinka A dodać B do dłuższej części, czyli tylko A, był taki sam jak stosunek dłuższej części do krótszej? Pomyślmy o tym przez chwilę. Czy mogę tak dobrać A i B, żeby stosunek długości dłuższego odcinka do krótszego był taki sam jak stosunek ich sumy do dłuższego. Ktoś kiedyś powiedział, że byłoby to perfekcyjne dobranie długości części odcinka. Nazwano to złotym podziałem i uważano, że odzwierciedla boskość i nieskończoną harmonię wszechświata. Może rzeczywiście tak jest. Załóżmy na początek, że jesteśmy w stanie znaleźć taki stosunek długości. Nazwijmy go fi. Fi to grecka litera, fidiasz nazywał się na fi, całkiem możliwe, że to na jego cześć. Zobaczmy, czego możemy się dowiedzieć z takiego równania jak to. Jeżeli fi równa się a przez b, co się równa a dodać b przez a, to to się równa a przez a dodać b przez a. a przez a to 1, b przez a to odwrotność tego ułamka, odwrotność a przez b, a a przez b to fi, czyli b przez a to odwrotność fi. I tu się pojawia ciekawa rzecz, bo fi, które możemy nazwać jak starożytni mędrcy złotą liczbą, równa się 1 dodać 1 przez fi. Takie równanie samo w sobie już jest ciekawe. Na przykład jeżeli odejmiemy 1 od obydwu stron, to otrzymamy φ minus 1 jest równe odwrotność fi i wygląda to na bardzo ciekawe zjawisko, bez względu na to, ile wynosi fi. Jeżeli od pewnej liczby odejmiemy 1, to otrzymamy jej odwrotność. Tutaj też zapowiada się ciekawie, bo chcemy znaleźć fi, które jest równe 1 dodać 1 przez fi. Musimy znać fi, żeby znaleźć fi. Czyli możemy powiedzieć, że fi równa się 1 dodać 1 przez fi. Ale zamiast zapisać tu fi, możemy zapisać 1 dodać 1 przez i znowu to samo. 1 dodać 1 przez i jeszcze raz. I możemy tak w kółko, w nieskończoność. To jest tak zwana definicja rekurencyjna zmiennej, w której to definicji zmienna, czyli fi, jest zdefiniowana przy pomocy samej siebie. Przyznacie, że to dosyć niesamowite zjawisko. Zróbmy jeszcze coś innego. Spróbujmy po prostu obliczyć, ile wynosi φ. Jaka jest wartość tej dziwnej liczby? Taki zapis prawdopodobnie można zamienić na równanie kwadratowe i wyznaczyć jego pierwiastki całkiem zwykłymi metodami. Zobaczmy, czy da się to zrobić. Najprościej chyba pomnożyć obydwie strony razy φ. Otrzymamy φ kwadrat równa się φ dodać 1. To też wygląda ciekawie, bo jeżeli wyciągniemy pierwiastek kwadratowy z obydwu stron, to okaże się, że φ równa się pierwiastek kwadratowy z 1 dodać φ. I znowu możemy skonstruować kolejną definicję rekurencyjną liczby φ. Φ równa się pierwiastek kwadratowy z 1 dodać φ, ale zamiast φ możemy zapisać pierwiastek kwadratowy z 1 dodać Fi, ale zamiast fi znowu możemy zapisać pierwiastek kwadratowy z 1 dodać i tak w kółko. I znowu możemy w nieskończoność zapisywać 1 dodać pierwiastek kwadratowy z przyznacie, że fi to dosyć niesamowita liczba. Ta sama liczba, którą można przedstawić przy pomocy takiego ułamka łańcuchowego, ta sama liczba, która po odjęciu 1 zamienia się w swoją własną odwrotność. Ta sama liczba może być przedstawiona za pomocą powtarzającego się w nieskończoność pierwiastka z pierwiastka, z pierwiastka, z pierwiastka, z pierwiastka. Intrygujące. Zobaczcie, jakie cuda nam wychodzą z prostego pomysłu na podzielenie odcinka w taki sposób, żeby stosunek jego długości do dłuższej części był taki sam, jak stosunek dłuższej części do krótszej. Wróćmy do rozwiązania równania kwadratowego. Tradycyjnie przenieśmy wszystko na lewą stronę, czyli odejmijmy od obydwu stron fi dodać 1. Otrzymamy fi kwadrat odjąć fi odjąć 1 równa się 0. Możemy rozwiązać to równanie przy pomocy delty. W innym filmie udowodniliśmy za pomocą dopełnienia do kwadratu, że rozwiązanie przy pomocy delty jest zawsze poprawne. Zapiszmy sobie współczynniki. Przy fi kwadrat mamy 1 a równa się 1, przy fi mamy b równe minus 1, c równa się minus 1. c to ten współczynnik, albo inaczej wyraz wolny. Pamiętajmy, że interesują nas tylko rozwiązania dodatnie, bo szukamy długości odcinków, czyli wartości większych od zera, ewentualnie równych 0. Rozwiązania ujemne nas nie interesują. fi równa się minus b minus minus 1 to 1, plus minus pierwiastek z delty, czyli b kwadrat, czyli 1. Minus 4ac, a równa się 1, c równa się minus 1, czyli minus 4 razy minus 1, to plus 4, czyli plus 4. I to wszystko podzielone przez 2a, a równa się 1, czyli podzielone przez 2. Czyli phi równa się 1, interesują nas tylko rozwiązania dodatnie. To będzie pierwiastek kwadratowy z 5, 1 odjąć pierwiastek kwadratowy z 5 da nam w liczniku liczbę ujemną, której nie chcemy. Więc z tych dwóch znaków interesuje nas tylko plus: 1 plus pierwiastek kwadratowy z 5 podzielone przez 2. I otrzymaliśmy ciekawą liczbę. Możemy ją przekształcić do postaci dziesiętnej, będzie lepiej widać, ile to jest. Pomożemy sobie kalkulatorem. Może zorientowaliście się już, że pierwiastek kwadratowy z 5 to liczba niewymierna. Czyli całe to wyrażenie też będzie liczbą niewymierną. Ale tym zajmiemy się w innym filmie. Liczba niewymierna w postaci dziesiętnej ciągnie się w nieskończoność. No to liczymy. 1 dodać pierwiastek kwadratowy z 5 podzielone na 2 równa się. 1,618033988, i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to ułamek okresowy. Nigdy tutaj nic się nie powtarza, i nigdy ten ciąg cyfr się nie kończy, bo jest to liczba niewymierna. Teraz zaczynają się dziać jeszcze ciekawsze rzeczy, bo oprócz tych wszystkich ciekawych własności, jeżeli spojrzymy jeszcze raz na to równanie. To widać z niego, że odwrotność fi, czasem oznaczana jako duże drukowane fi, czyli taka litera, wynosi Fi minus 1. Łatwo to obliczyć w pamięci. 1 podzielone przez to równa się 0,618033988, i tak dalej, i tak dalej. I wygląda to jak jakieś zwariowane zjawisko, że odwrotność liczby, która w postaci dziesiętnej ciągnie się w nieskończoność. To te wszystkie cyfry po przecinku, które zostają po zabraniu z niej jedynki. Ale to jeszcze nie wszystko, bo ta liczba pojawia się wszędzie. Może zorientowaliście się już po tytule tego filmu. Fi, czyli ta liczba, nazywana jest złotym podziałem i naprawdę można znaleźć ją wszędzie. Na przykład w sztuce, w muzyce, w naturze. Żeby wam pokazać, jak wszechstronna jest to liczba, pokażę wam parę przykładów bardzo podstawowych zjawisk. Jeżeli dokładnie narysuję gwiazdę pięcioramienną, Dokładnie to znaczy, że wszystkie ramiona są tej samej długości. Taką gwiazdę nazywa się też pentagramem, a matematycznie jest to jeden z tak zwanych wielokątów gwiaździstych, foremnych. Sprawdźcie sobie w internecie, jak wyglądają pozostałe wielokąty gwiaździste, foremne. To bardzo ciekawe figury. W pentagramie stosunek tego różowego odcinka do tego niebieskiego to złoty podział. Stosunek tego fioletowego odcinka do tego różowego to również złoty podział. No i tak powinno być, choćby z założenia, które poczyniliśmy na samym początku tego filmu. Również stosunek fioletowego odcinka do tego pomarańczowego to liczba fi. W pentagramie fi pojawia się na mnóstwo sposobów, jeżeli spojrzymy na pięciokąt foremny, foremny, czyli taki, w którym wszystkie kąty są równe i wszystkie boki są równe, jeżeli weźmiemy którąkolwiek z przekątnych, wszystkie są równe, więc nie ma znaczenia, którą, to stosunek jej długości do długości boku dowolnego, bo wszystkie są równe, jest znowu złotym stosunkiem. Sprawdźmy gdzie indziej. Powiedzmy, że mamy prostokąt, w którym stosunek długości do szerokości to znowu złota proporcja, A do B równa się fi, czyli 1,618 i tak dalej. W sumie to prostokąt jak każdy inny. Ale jeżeli podzielimy go tak, że narysujemy kwadrat oboku B, czyli tu będzie długość A minus B. Czyli tu mamy kwadrat B na B, a tu mamy prostokąt B na A minus B. Sprawdźmy w takim razie, jaki jest stosunek długości boków w prostokącie B na A minus B. Byłoby nieźle, gdyby znowu było phi. B podzielone przez A minus B to się równa 1 przez odwrotność. Czyli 1 przez A minus B przez B. A to się równa 1 przez A przez B odjąć 1. A to się równa 1 przez... Fi bo A do B to fi. Tak ten prostokąt narysowaliśmy, że A do B to było równe fi minus 1. A ile to jest fi minus 1? Fi minus 1 to odwrotność fi. Fi to jest naprawdę spoko liczba, to się równa 1 przez 1 przez fi, czyli to się równa fi. Czyli w tym mniejszym prostokącie stosunek długości boków również jest złotą proporcją. Znowu się tu pojawił i możemy znowu narysować w tym mniejszym prostokącie kwadrat oparty na jego krótszym boku, kwadrat a minus b na a minus b i znowu pojawi się jeszcze mniejszy złoty prostokąt i jeszcze raz to samo i znowu i pojawia się całkiem ciekawy wzór, coś na kształt spirali kwadratów. Jeżeli do tego wrysujemy w każdy kwadrat łuk o promieniu długości jego boku, to pojawi się nam kolejna ciekawa rzecz, którą pewnie nieraz widzieliście, bo wygląda podobnie jak muszla. Na przykład muszla łodzika pięknego w przekroju poprzecznym. Muszla łodzika nie jest co prawda dokładnie spiralą o złotych proporcjach, bo jak ją dokładnie zmierzymy, to jej proporcje mieszczą się w przedziale od 1,24 do 1,43. W stosunku do jednego, a fi, liczba fi, to 1,61 do jednego, więc trochę łodzikowi brakuje. Łodzik to bardziej spirala logarytmiczna. Tak czy inaczej, w naturze jest wiele przykładów kształtów o złotych proporcjach. I w sumie ma to sens, że taka muszla, jak ją zwierzak buduje, to każdy następny jej kawałek ma się do poprzedniego. Tak jak ten poprzedni do swojego poprzedniego. Tak samo często można znaleźć złoty podział w malarstwie, mimo że malarstwo nie występuje w naturze. Występuje na przykład złoty podział w wielu obrazach Leonarda da Vinci, zresztą nie tylko w jego obrazach. Na przykład na tym obrazie to jest sakrament ostatniej wieczerzy Salwadora Dali. Salwador Dali wyraźnie i dosłownie wykorzystuje złotą proporcję. Wymiary obrazu szerokość do wysokości to złota proporcja. Czyli cały obraz jest złotym prostokątem. Zachęcam Was też do przeprowadzenia własnych pomiarów tego obrazu, różnych jego elementów. Na przykład tego, jak jest podzielona powierzchnia stołu, albo jak stół jest umiejscowiony na płaszczyźnie całego płótna. Na tym obrazie złota liczba występuje naprawdę w dużej ilości. Widać też parę pięciokątów foremnych, chociaż są przedstawione w perspektywie i nie jest tak łatwo je zmierzyć. Ale wiemy już, że stosunek przekątnej pięciokąta foremnego do jego boku. To złoty stosunek, złota proporcja. Salvador Dali chyba bardzo cenił sobie ideę złotej proporcji. Jak narysujemy linię od głowy tego człowieka do sufitu i do podłogi, to również znajdziemy w długościach tych odcinków złote proporcje. Pionowa linia, którą właśnie narysowaliśmy, od dołu do góry dzieli szerokość obrazu również w złotych proporcjach. Fi to naprawdę spoko liczba, szukajcie jej, a na pewno znajdziecie.